Witam Was, wariaciki. W dzisiejszym materiale poznacie mężczyznę, który po wyjściu z więzienia chciał po prostu sobie zarobić troszeczkę pieniędzy na sprzęt chirurgiczny. Dlaczego chirurgiczny? Dlatego, że bohaterem dzisiejszego odcinka jest nie kto inny jak słynny psychopata Edmund Kolanowski. Osoby, które oglądają Kryminatorium, na pewno znają tę postać. Osoby, które nie oglądają tego typu rzeczy, powiem Wam tylko, że to był nekrofil, który wydobywał strumny ciała, a potem je. Osoby chcące poznać temat mogą się zagłębić. Zapraszam do obejrzenia bardzo dobrego materiału na kanale Kryminatorium. Tam jest doskonale opisana historia zimnego chirurga. A my wracamy do rozmowy z panią Ukrainką, która trafiła Edmunda. Dodam jeszcze, że Edmund Kolanowski już nie, na szczęście nie przebywa wśród nas, bo dostał KS bodajże w 86 roku, no ale nasza bohaterka o tym oczywiście nie wiedziała. No i rozmawiała z tym, jak to, że słynnym PRL-owskim zbrodniarzem. Halo, tak, słucham. Halo, panie Edmundzie, dzień dobry. Dzień dobry, pani, witam. Alicja z tej strony. Pan przez słuchawki, tak? Zaraz, bo ja troszeczkę się siebie słyszę. Czy na głośno mówiącej? Już, proszę pani, chwileczkę. A teraz, jak pani mnie słyszy? Teraz jest w porządku, dobra. Dobrze, super, no. Ja jestem pana account managerem, bo pan się zarejestrował, tak, pozostawił swoje dane na Bitcoin Prime Crypto Robots. Tak. To jest nasza reklama, czyli był zainteresowany handlem na rynku finansowym, tak? Tak, proszę pani, dokładnie. Dobra, a co pana zainteresowało podczas rejestracji? Może miał pan jakieś wcześniejsze doświadczenie w tym? Proszę pani, potrzebuję po prostu troszkę pieniędzy więcej. Ja jakiś czas temu opuściłem zakład karny, mam trochę odłożonych pieniędzy, także chciałbym je szybko pomnożyć, bo potrzebuję na, że tak powiem, zestaw chirurgiczny. Aha, czyli nawet ma pan jakieś cel finansowy? Tak, mam bardzo... A wszystko jedno siebie słyszę. No nie wiem, to może tak, proszę pani, bo ja tu mam jeszcze... Głośnik, dobrze, a teraz dobrze mnie pani słyszy? A teraz ja pana słyszę, ale siebie jeszcze słyszę. To poczeka pani, może ja tutaj coś, co ja mam tu włączonego? A to jakieś opcje w telefonie, czy co? Może u pani to coś, co? No nie wiem, bo ja tak mówię i siebie słyszę. Halo, 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 halo. Raz, dwa, trzy. No tak troszeczkę lepiej. Lepiej, tak? Dobra, spróbujemy tak. Tak, aha, tak. Jak coś, to będę jeszcze mówiła. Dobrze. Okej, okay. Ja tak opowiem, jak działa nasza firma. Dobrze, że pan do nas trafił, bo właśnie dla klientów bez doświadczenia, tak, którzy chcą mieć jakiś stały zysk, zarabiać, tak, dajemy ekspertów finansowych. Czy było jakieś doświadczenie w tym, czy to jest pana pierwszy raz? Może gdzieś pan handlował na jakiejś platformie? Tak jak wspominałem, proszę pani, jestem po bardzo długim wyroku i dopiero wracam, że tak powiem, do rzeczywistości i potrzebuję po prostu na narzędzia, które będę mógł używać do mojej pracy. Aha, okej. Okay. Dobra, czyli nie ma pan doświadczenia, w tym nie ma problemu. Znaczy ogólnie nasza firma działa za taką strategią, która się nazywa CFD, to jest kontrakty na różnicę w cenie. Nic trudnego w tym nie ma, czyli na przykład pan aktywuje swoje konto na jakąś kwotę. Ta kwota będzie rozdzielona na kilka części, bo nigdy nie inwestujemy do jakiegoś jednego rodzaju aktywu, tak, żeby zminimalizować ryzyko. Czyli wszystko jedno siebie słyszę. No kurczę, no nie wiem co, to musi być coś u pani, bo u mnie jest wszystko w porządku, wie pani? Dobra, dobra, sekundę, ja zaraz oddzwonię do pana, dobra? Dobrze, czekam na panią, okej. Tak, słucham. Halo, halo? Halo.
Raz, dwa, trzy. Halo? Raz, dwa, trzy. Jak? Teraz jest dobrze? No tak, okej, okay, dobra, spróbujemy. No bo to coś musi u znaczy, pani chyba być. No może być jakieś takie połączenie, bo słyszę każde swoje słowo. No dobra. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okej, okay, dobra. Znaczy zawsze inwestujemy w różne rodzaje, w akcje, obligacje, w kryptowalutę. Najczęściej to jest kryptowaluta, bo jest taki sektor, który po prostu pozwala zarobić w szybki jakiś sposób, tak? Bo codziennie warto się zmieniać, więc możemy na tym nieźle zarobić. Czyli nakupujemy o niższej cenie, sprzedajemy o wyższej. Różnica w cenie, czysty zysk pana. Na naszej platformie mamy taki system automatyczny, takiego robota, który będzie ustalony przez eksperta finansowego, który się nazywa Stop Loss. Jeżeli na przykład cena spadła, tak, pan otworzył jakąś transakcję, cena na jakiś aktyw spada, system automatyczny, żeby pan nic z tego nie stracił. Czyli to wszystko robimy dlatego, żeby zminimalizować ryzyko, żeby nie stracił pan swoich pieniędzy, tak? Mhm. Czyli jak pan na przykład handluje tylko przez system automatyczny, przez tego robota, pan zarabia 30-35% miesięcznie. Mhm. Jeżeli pan dodatkowo współpracuje z ekspertem finansowym, którego dostaje po aktywacji konta handlowego, pan może zarobić więcej, bo nasi eksperci mają dużo lat tym doświadczenia, tak, w handlu na rynku finansowym. I analizują codziennie rynek, tak, i po prostu wiedzą, co lepiej zainwestować, na czym można szybciej zarobić, tak, bo system sobie handluje tak za algorytmem 24/7. Finansowy może odzwonić do pana, tak, indywidualnie. Na przykład raz w tygodniu odzwania do pana, informuje o sytuacji na rynku finansowym. Na przykład wziąć jakieś 20% od kwoty, którą ma pan na swoim koncie handlowym i nakupić jakąś kryptowalutę, bo wie, że pójdzie w górę, tak? Wzrośnie na przykład na 15%, możemy na tym zarobić tyle, tak? I pan już decyduje, czy pójdzie pan to, czy nie. Czyli ekspert po prostu proponuje jakieś dodatkowe warianty, tak, dodatkowe strategie, kontrakty krótkoterminowe, żeby miał pan więcej zysku, tak? Nasza firma pobiera z tego 7% prowizji od pana zysków miesięcznych, czyli nie od wpłat, nie od inwestycji, tylko od zysków, które pan zarobi miesięcznie. 6% idzie na firmę, 1% na ubezpieczenie wszystkich transakcji pana konta handlowego. Na platformie było stworzone dla pana konto handlowe, które jeszcze nie jest aktywne. Będzie miał pan osobny dostęp do tej platformy. Ja mogę na zaproszenie i wszystko pokażę, gdzie jest strona wycofania środków, jak to wszystko wygląda, gdzie będzie historia transakcji. Ma pan zaraz dostęp do swojej skrzynki pocztowej? Może przez telefon albo przez laptopa? Na ten moment nie, proszę pani, bo wszystkie moje te hasła do maila i do tego mają jeszcze w prokuraturze, także... Aha. Czyli nie ma w ogóle pan dostępu do tego, tak? Na ten moment jeszcze na chwilę nie, a może zrobimy to w inny sposób. A chciałem pani zapytać, pani jest młoda, młodą dziewczyną? No, ale pełnoletnią, no młodą. A ile lat, można wiedzieć? Dlaczego to pan pyta? A tak, no jak z kimś rozmawiam, to wie pani, chciałbym tak z ciekawości wiedzieć. No mam 23 lata. O, to super. To szybko. O czymś to panu mówi? Nie, no fajnie. A ile ma pan fajnie lat? No ja się nie mam czym tutaj chwalić. Już trochę mam tych lat. No dużo? Czy? No, bo ma pan taki młody głos. Dosyć dużo. Bo ja mało mówię, dlatego go nie psuję, że tak powiem. Aha, no ale głos wszystko jedno taki młody. No dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No tak przyjemnie z panem po prostu rozmawiać. A jaki kolor włosów? Wydaje mi się. Włosów? Tak. No a dlaczego pan to mówi? Chce pan po prostu wizualnie zobaczyć, z kim rozmawia? No tak, lubię po prostu mieć gdzieś w głowie obraz mojej rozmówczyni. Po prostu chciałbym po prostu wizualizować sobie, jak pani wygląda. Czy ma pani ciemne włosy, czy jasne, kolor oczu. Piękny głos ma pani, ale głosem się nie będziemy przecież zajmować.
Będziemy się zajmować inwestycją. Na pewno. A jest pani Na taka pewno. bardziej szczupła, czy budowy takiej zwykłej? Panie Edmundzie, no to co tutaj pan mówi? No tak, tylko chciałem się dowiedzieć, wie pani. Mówię, wizualizuję sobie panią. Wystarczy, ile ma pan lat. No, mówi, tak jak mówiłem, no troszeczkę już przydużo, ale no, mam takie po prostu, że tak się wyrażę, zboczenie, że chciałbym po prostu sobie wizualizować moją ofiarę, moją, przepraszam, rozmówczynię. Dobra, czy interesują pana inwestycje, czy ja? No, proszę pani, po Bo krótkiej tutaj... rozmowie pół na pół. I pani, i inwestycje. A inwestycje z panią to czysta przyjemność. No, jak pan zainwestuje, to wyślę do pana zdjęcie po prostu. Naprawdę? Obiecuje mi pani? No. Może być, może być. A ma pani Ale może nie ma pan jakieś... dostępu. Ma pani może jakieś zdjęcie, na przykład ładne, jesienne z cmentarza na tle grobów, gdzie pani po prostu odwiedza kogoś i... Nie, takiego nie mam. A, nie ma pani takiego. Dobra. Tak? Wrócimy po prostu do naszej rozmowy. Okej. Zaraz dostępu do tej swojej skrzynki, tak? A coś panią tak strasznie słychać Bo ja... teraz? A teraz lepiej? Tak, wie pani co, trzeszczy lekko. Halo, halo? Może tak jakby pani coś z mikrofonem miała nie tak. Trzeszczy pani, tak jak przy otwarciu trumny. No chyba... Nie tak? wiem co się stało. Chyba tak mówiłam i teraz nic się nie zmieniło. Nie, teraz no lepiej tak. słyszeć? Wie pani co, to jest taki dziwny dźwięk, jakby mikrofon się pani psuł. Może z mikrofonem coś jest nie tak. No nie wiem, ale słyszy pan. Słyszę panią, ale tak już w gorszej jakości. Tak trzeszczy pani. Aha. O, dobra, teraz to przed chwilą może ma było pan dobrze. Jakoś... Okej. Dobra, czy ma pan może jakąś inną skrzynkę, czy w ogóle nie ma pan dostępu? Ja muszę wysłać do pana zaproszenie, wszystko pokazać. No i depozyt. Pan Halo? I przeddział finansowy panu... Halo? 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 No teraz panią słyszę, słucham. No, czy może ma pan jakąś inną skrzynkę pocztową, bo zaproszenie na platformę i system płatności, który będzie wysłany przez dział finansowy, musimy przesłać panu na maila. Więc może ma pan jakąś inną skrzynkę? Bo Proszę tak po prostu pani, nie zrealizujemy tą aktywację. Jedyną skrzynkę, jaką posiadam, to jest skrzynka drewniana za moim... No nieważne. Nie mam, proszę pani, jeśli chodzi o maila, no to niestety nie mam innej skrzynki. No to może pan stworzy zaraz jakąś inną skrzynkę i tutaj zmienimy w bazie danych i ja wyślę tą informację, zaproszenie, bo no, w żaden inny sposób nie zmożemy po prostu. Aha. Jak nie ma pan hasła i ten. Inną skrzynkę mam stworzyć, a powie mi pani, ile ma pani wzrostu? Niech pan stworzy skrzynkę. Spróbujemy i już pogadamy na ten temat, dobra? Chciałbym stworzyć skrzynkę, ale najpierw chciałbym się dowiedzieć, ile ma pani wzrostu. 175. 175, czyli 190 bym musiał skrzynkę zrobić. Na poduszkę, żeby było miejsce. Dobrze, proszę pani... Okej, okay, tworzy pan skrzynkę, a już potem pogadamy, bo ja mam też dużo klientów, jeżeli chce pan a ze mną nie pogadać, mi to pani musimy wysłać wszystko gdzie aktywować. indziej po prostu tego zaproszenia, albo ja bym sobie wpisał jakoś te zaproszenie gdzieś? No nie, bo to jest nasz międzynarodowy ten system i platforma, ja do pana wyślę to wszystko na maila, bo ja muszę to tak zrobić. Aha, rozumiem. Dobrze, to bo ja... Ty tylko w taki sposób działamy. Dobrze, to Może ja... jakiś, nie wiem, Outlooka pan stworzy na ten
na tej Pani, skrzynce. ja spróbuję założyć tutaj na Gmailu. Już, No, już. Gmailu jeszcze jedno. Tak, ja zakładam już, a my sobie porozmawiamy, ok? No, dobra, może tutaj. być. A od jakiej kwoty w ogóle chce pan zacząć handlować? Bo pan mówił, że jakieś tam środki odłożone ma pan. No to od jakiej kwoty interesuje pana ta inwestycja, A aktywacja konta? jaką kwotę by pani poleciła? No, poleciłabym gdzieś może 500. 500 złotych czy 500 500 euro. 500 euro. 500 euro. Super, dobrze. Super? Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. No może być wyżej. Tak, ale bo to będzie dla pana lepiej. Bo no, to będzie dla pana lepiej. Dlatego, tak pan otworzy więcej transakcji i więcej pan zarobi. Dlatego ja pani zapytałem, czy pani po prostu, żeby pani mi po prostu podpowiedziała. Okej, 1000 euro. Może być. 1000 euro. 1000 euro myślę, że to nie problem. Okej, dobra. I jak wtedy ten przelewód będzie wyglądał? Znaczy, dział finansowy wyśle do pana zaproszenie. Ja panu wszystko pomogę to zrobić, tak, aktywować. Jak posiada pan Visa lub Mastercard, to robimy po prostu ten depozyt. Pan wypełnia wszystko, tak, potwierdza w online bankowości albo w aplikacji lub przez SMS-a tą transakcję, tak, że pan zgłasza zgodę na przelew, tak, na... I potem już zobaczy pan te 5 minutek na swoim koncie handlowym te środki na platformie. No tak, dobra, to wszystko wygląda, bo... Dobra, proszę pani, już tutaj prawie mam maila skończonego, tu jakieś jeszcze aktualizacje. Wie pani, no mam trochę tych pieniędzy odłożone, bo tyle lat ich nie używałem, miałem w banku, tam oprocentowanie działało, teraz udało mi się dostać posadę, że tak powiem, grabarza. Pomagam przy... Aha. Rozumie pani, pomagam przy chowaniu zwłok. Również zajmuję się administracją cmentarną, także mój cały czas poświęcam na ten moment na cmentarzu. Czyli tam pan pracuje, tak? Tak, tak. Zatrudniono mnie z tego względu, że wiedzieli, że jestem doskonałym fachowcem w tym temacie. Ja. Proszę pani, dobrze, to mamy. Dobrze. Ale tak, słucham. Bo z jakiego banku pan korzysta? Proszę pani, korzystam z mBanku. mBank, dobra. To nie problem. To jest jak najbardziej. Nie, 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 nie najbardziej. Dobrze. Kiedyś pracowałem w Ziołoleku, taka firma, ale niestety skończyła się moja przygoda. W tej firmie. Muszę teraz właśnie stanąć na nogi, znaleźć dobre inwestycje, żeby po prostu udało mi się stanąć na nogi i wrócić do tego, co sprawia mi największą przyjemność. Aha. Czyli chce pan po prostu zmienić pracę, tak? Tak, chciałbym zmienić pracę na bardziej nocną. Aha. Rozumie pani? Jasne. Może i rozumiem, a to jaka praca konkretniej? To nie jest rozmowa. Czy to jest tajemnica? To jest tajemnica na ten moment. Nie chciałbym Dobra. Zapeszyć, proszę pani, nie chciałbym zapeszyć. Dobra. Dobra, założyłem, proszę pani, maila i już pani podaję, tylko ja się tu zaloguję, bo mnie tutaj wywaliło i już będę pani podawał maila. Pyk. Boże, co to jakieś... Muszę wpisać jakieś kody. Ja to jestem trochę do tyłu, jeśli chodzi o technologię komputerową. W moich czasach, kiedy trafiłem tam, gdzie trafiłem, nie było jeszcze tak zaawansowanej technologii, ale człowiek się szybko uczy. Wie pani, ile się można w więzieniu nauczyć? Dobrze, podaję pani Czyli mojego maila. Czyli pan tego maila? Tak, okay. Już podaję pani maila. Jest pani gotowa? Mhm.
Zimny chirurg. Chirurg. 099. @gmail.com. Już sekundę tutaj zmienię w bazie danych. Dobrze, zmieni pani, bo tamten mail. Tak. Tak. Przez CH, tak? Jak było podane wcześniej, tak samo, tylko inne cyferki, tak? No, chirurg. Jak się pisze chirurg, pani mi powie. Aha, no tak, 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 tak. Okej. Okay. No, już zaraz zmienię. Poczekamy chwilkę. Zimny. Taki ciekawy mail. Proszę pani, taką ksywę mi nadano wiele lat temu. A. Była jakaś sytuacja po prostu. Proszę pani, jakby to pani powiedzieć, zimny chirurg wziął się stąd, że mam bardzo precyzyjną rękę. Nie wiem, czy pani cokolwiek to mówi. Ciekawie. Coś mówię. Tak, już sekundę, już zmieniam. A co pani mówi dokładnie? Ja tak naprawdę nie za bardzo rozumiem, o co tutaj panu chodzi. I po prostu nie wiem. Jest pani bardzo miła. Dziękuję. Nawzajem. Chciałbym się dowiedzieć, jaki ma pani kolor włosów. Ciemne. Ciemne włosy, tak? Czyli szybko nie straci pani koloru. Dobrze. Byłoby... Tak? Byłoby lepiej, jakbym miała takich klientów codziennie. Tak? Naprawdę? Jak pan. Dlaczego? No tak. No bo bardzo miło mi z panem rozmawiać, a mam dużo klientów, którzy tak po prostu chłodno rozmawiają i albo nie chcą rozmawiać ze mną, tak? To jest trudna praca. No, rozumiem. Zobacz, jako account manager. Rozumiem. Zawsze... Wie pani, dobra. Wielu ludzi uważa, że ja nie jestem taki ciepły. Nie, a dlaczego? Może chodzi o moją przeszłość. Może być. A co się stało? Czy to jest także tajemnica? Wie pani co? Nie mogę pani powiedzieć przez telefon, bo pani się rozłączy. Dobra, no to ja wysyłam formę, czy możemy już zrobić ten depozyt. Proszę. I już pokażę wszystko. Proszę bardzo, proszę mi wysłać, czekam. To co pan wybiera? Platformę zobaczymy, czy aktywujemy konto i już pokażę potem. Nie wiem, jak pani mi coś zaproponuje. Jak lepiej, proszę pani, jak lepiej, żeby jak najszybciej dostać się do pani. Czyli ja mogę już skontaktować z działem finansowym i... Oczywiście, proszę ten płatności, pani. Tak? Naturalnie. Dobra. Okej, mogę zaproponować zrobić to w taki sposób, że pan po aktywacji jeszcze dostanie kursy, tak, od naszych traderów, kursy tradingu. Może po prostu coś poczytać, tak, się rozwić w tym. Czyli dodatkowo jeszcze pan dostaje na tą skrzynkę jeszcze informacje, tak, jak handlować lepiej. Dobra, już kontaktuję z działem, wysyłamy do pana. Wysyłamy, bo... Także może pan wycofać swoje środki tylko na tą kartę, no jakieś zyski, tak, z tej platformy po jakimś czasie handlu, tylko na tą kartę, z której pan robił depozyt. Czyli żeby po prostu... bezpieczeństwo po prostu pana środków. Bezpieczeństwo, proszę pani, jest najważniejsze. Jest takie przysłowie, że nawet w grobie nie jesteś bezpieczny. Może być. Nie wiem, jeszcze tam nie byłam. Na szczęście. No jak już pani tam będzie, no to raczej
Już pani nie wróci, chyba że trafi pani na jakiegoś wariata, który panią wyciągnie. Mam nadzieję. Ma pani nadzieję? Na to, że ktoś panią wyciągnie stamtąd? Bo chcę długo żyć po prostu. A, rozumiem, rozumiem. Pani ma 23 lata, czyli pani jeszcze trochę pożyje, także... Niestety, no jeszcze trochę mi. Niestety chyba to nie będę ja osoba, którą panią wyciągnie. Niech pan sprawdzi skrzynkę od Michała Kulika. Michał Kulik. Wiadomość, depozyt. Odświeżam, proszę pani, to jest tu. Odświeżamy. Trochę mi ten komputer wolno chodzi, pani wie, bo to jest stary komputer. Po prostu brak połączenia. A jest, przyszło. Faktycznie Michał Kulik, depozyt. No. I coś tu jest w jakimś nieznanym mi języku. W języku jest, angielskim. Kim jest ten Michał Kulik? To jest główny menadżer działu finansowego. Aha, depozyt. Michał Kulik. I my po prostu te aktywacje konta, wszystko sprawdzamy, tak, weryfikujemy, żeby wszystko było tak bezpiecznie. Otworzy pan, tak, wciska na depozyt. No, ładuje mi się strona. Otworzyła się, tak? Tak, jest. Mam otwartą. Okej. Okay. Book Academy. Po prawej stronie na górze widzi pan Sign Up. Co widzę? Taki fioletowy przycisk Sign Up, tak? Nie rozumiem. A, tu, dobra. Widzę. Dobra. Jest. No. Tak. Tutaj się rejestrujemy po prostu. Dalej będzie your name, tak? Your email i password. O Jezu, piszę, tak? a się okazuje, że nie piszę. Zimny chirurg 099. To już pan się rejestruje, tak? Tak, oczywiście, szanowna pani. Hasło, nie wiem. Okej, tylko niech pan wpisze tam, gdzie your name, tylko imię. Oczywiście. Bez nazwiska. Kuzia Kuciapa 11, damy hasło, dobra. Wszystko jest wpisane, tak? Aha. Dobra. A co tam pan napisał? No, e-mail, hasło. I tyle? No i mnie cofnęło z powrotem do tej strony głównej. Musi pan jeszcze wpisać tam imię. Co pan widzi w ogóle? No, cofnęło mnie znowu do tej strony, wie pani, tej głównej. No tak. Po prawej stronie, na górze, Sign Up, przycisk toaletowy. No tak nacisnąłem, ale mnie cofnęło. Pan. Cofnęło mnie z powrotem, no tak, do głównej strony. No, widzi pan Sign Up, your name, your email, password. No i tu wypełniłem te pola, ale cofnęło mnie do głównej strony. Pan wpisał swoje imię, tak? Tak. Potem maila. Tak. Tego nowego, tak? 099. Nowego, tak, nowego, tak. Tak. I wpisze pan po prostu na przykład swoje imię i jakieś cyferki. Tam gdzie password, hasło. No wpisałem. Kozia Kuciapa 11. Okej. I wciska pan Sign Up, tam gdzie niżej ten przycisk. No wziąłem i mnie cofnęło z powrotem do tej strony głównej. I co pan widzi? Stronę główną. Okej, jeszcze raz. I otworzy przez tego maila, jeszcze raz wciska na depozyt. Depozyt? Tak, tam gdzie od Michała Kulika pan dostał wiadomość, tą stronę pan zamyka, jeszcze raz otworzy przez skrzynkę, wciska na depozyt i jeszcze stronę. Proszę pani, nie będę już tego robił, bo mi się już odechciało. To nie działa. To nie działa. Nie, no po prostu może jakieś te... Jeszcze raz pan niech... Przerywa panią cały czas.
No nie wiem dlaczego. No ja tym bardziej. Można wpłacić w inny sposób? Jeszcze raz. Tak, możemy. Dobra. Bo tutaj coś nie działa, coś macie zepsute tutaj. Jeszcze nie było takich problemów, więc nie wiem. Nie wiem, może to ja jestem po prostu, wie pani. No spróbuję, może pan jeszcze raz otworzyć, może po prostu coś się zawiesiło. Zamknę tą stronę, wejdzie na skrzynkę pocztową, otworzy wiadomość od Michała Kulika. Może to zrobić? A może połączy mnie pani z tym Kuligiem? A pan już nie chce ze mną rozmawiać? Chcę, ale może on będzie wiedział jak tutaj, ale zaraz ja wrócę do pani. No, jeszcze raz pan po prostu spróbuje otworzyć tego maila. Ale ja już nie chcę, bo to proszę pani za długo trwa i tu widzę, że strona mi nie działa. To mnie pani połączy z tym Kuligiem i zaraz ja do pani wrócę, ok? Dobra, ok. Sekundę. Halo, halo? Halo? Tutaj jestem już z powrotem. No witam. Dobra, skontaktowałam z działem finansowym. Powiedzieli, że możemy wysłać do pana międzynarodowy nasz system płatności. Bezpieczny i tam chyba musi być wszystko w porządku. Mhm. Bo tutaj, no nie wiem, co się zawiesiło może, ale nie było jeszcze takiego problemu. No widzi pani, jestem wyjątkowym klientem. Widać, więc musimy wszystko już załatwić, tak? Żeby już był pan zadowolony. Ja otworzę nową wiadomość od Michała Kulika. Też nazywa się depozyt, ale to inny system płatności. Ale nie połączy mnie pani z nim? No niestety nie, bo jest zaraz po prostu w innym biurze i niestety nie mogę. No to zanim pójdzie do tego innego biura, to pani mnie połączy z nim, to ja zdążę szybko z nim pogadać. A dlaczego? Dlaczego panu finansowy dział, jeżeli ja jestem pana account managerem? No ja wiem, że pani jest moim account managerem. Bo dział finansowy ma swoje. Ale wie pani, no jeżeli tutaj coś nie działa, no to możemy to wyjaśnić z kimś, kto tutaj się zna bardziej na tym. Bo pani jest account manager, a on jest tym takim super managerem, tak? No tak, ale nie zajmuję się tymi sprawami. Wysłaliśmy już inny system płatności, chyba musi być wszystko w porządku. No dobrze, ale proszę pani, no ja jestem klientem i ja też chyba mam coś tutaj do powiedzenia, czy nie? Czy w państwa firmie nie mam nic do powiedzenia? Ma pan, ale dział finansowy nie może rozmawiać z klientami, bo ja jestem pana account managerem. A co to znaczy ten account manager? Ja panu... Proszę? Co to znaczy ten account manager? Account manager, czyli ja panu pomagam aktywować swoje konto handlowe. Tak, przeprowadza pana po platformie. Ale pomagam to wszystko czym się pisać, różni, tak, żeby było poprawnie. Czym się różni account manager od account manager? To jest jakiś wyższy po prostu level countu? Czy... Nie, to jest. Tak. Nie. Account manager jestem ja, pana account managerem. Czyli pani jest taki level master kantowania, account managerowania, tak? No, pomagam aktywować konto handlowe i tyle. Rozumiem, a... Dział finansowy tylko sprawdza te wszystkie transakcje, tak? Weryfikujemy, żeby wszystko się udało i tyle. Rozumiem, ale ja panu pomagam tylko wszystko poprawnie wpisać. Rozumiem, ale to... Żeby nigdzie nie było błędu. Powie mi pani, ale dlaczego ja na przykład nie mogę sobie porozmawiać z działem finansowym? Nie rozumiem tego. No bo jeszcze nie jest pan naszym klientem, właśnie naszym inwestorem, tak? No jak nie? No jestem, jeszcze przecież pan... się zarejestrowałem, podałem pani, dla pani nawet założyłem prawidłowego maila. Mam 1000 no tak, euro ale jeszcze do wpłaty. Nie... Mam 1000 euro do jeszcze wpłaty. Nie było. Tak? Jak pani tak chce mówić, to proszę, słucham. No to jeszcze konto nie jest po prostu aktywne, ja... Ale ja jestem aktywny. Halo? No złączyła się. Halo, słucham. Panie Edmund, dzień dobry. Michał Kulik z tej strony, dział finansowy, Desanitaria. Witam, dzień dobry panu.
Dzień dobry. Co się stało? Dlaczego ta pani się rozłączyła, rozmawiając ze mną? Przecież pan się rozłączył. Nie, to pani się rozłączyła ze mną. No, ona mi powiedziała, że pan się rozłączył, bo po prostu chciała ze mną rozmawiać. No to ona kłamie, no nie chciała mnie połączyć tutaj z działem finansowym. No teraz ja jestem dział finansowy. Co pan chciał? Przecież powiedziała mi wcześniej, mi ta pani powiedziała, że dział finansowy nie rozmawia z klientami. Nie rozmawia z klientami, prawda. Dlaczego? No. A pan jednak dzwoni do mnie i rozmawia ze mną, to o co tu chodzi? No, tak, no o co chodziło panu teraz? Niech się pan mi powie, o co chodziło panu. Pan chciał ze mną rozmawiać. No, ja teraz dzwonię do pana. A jak się pan nazywa? Michał Kulik. A to pan jest, dobrze. Dostałem maila od pana, żeby depozyt złożyć, ale tutaj nic nie działa. A mam 1000 euro. Jak się nic nie działa? 1000 euro chciałem wpłacić, żeby zacząć inwestować. No to niech się pan otworzy ten mail, proszę. Ale jak to nie działa? Niech się pan po prostu otworzy mail, który się pan otrzymał. Otworzyłem, nie działa. Sam otrzymał. No dobrze, tam są. Ma pan teraz tam dwa maile, tak? Proszę pana, ile pan ma lat? A ile pan ma lat? Pan jest. 55. 55, a bardzo pan? Dobrze. Ja mam 48. 48. Czyli może zdążę jeszcze. No. Na co? Proszę pana, ja tego maila otwierałem i po prostu to nie działa. Znaczy się, strona działa naturalnie. Wszedłem do środka, zarejestrowałem się, ale cofnęło mnie po prostu do po prostu głównej strony. Do głównej strony czego? No do głównej strony tej strony od depozytu. Co pan widzi teraz? Kiedy sam otworzył mail, co pan widzi na ekranie? Proszę pana, widzę maila otwartego. No, a co widzi pan w otwartym mailu? Pana zdjęcie. Depozyt, coś tam. No, to proszę wcisnąć. Wciskałem, już mówię, tłumaczę panu, że już próbowałem się zarejestrować na tej stronie i po prostu zarejestrowałem się i mnie wywaliło do głównej strony z powrotem. Ale sam pan otrzymał ode mnie jeszcze jeden mail. To jest to samo. No to są niemożliwe. No to jest możliwe. Ja myślę, że pan po prostu kłamie. Jak ty kurde śmiesz tak się do mnie, człowieku, odzywać? Ja próbuję tutaj z wami zainwestować, a ty mnie tu oskarżasz, że ja kłamie? Tak, bo pan jest kłamiec. No już ty kurwa chamie pierdolony. No, od takiego samego czuję to wszystko. O ty chamie jeden, ty poczekaj. Ja tak kurde z tobą inwestować chciałem. No i się rozłączył, no świnia jedna.